Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski. Zmęczony Andrzej Stebelski ze Słupska, ze sklepu płytowego na Manhattanie, na pierwszym piętrze, sklep Popmaster Record Show. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Zmęczony? Dlaczego zmęczony? To Wam wytłumaczę. Ja i mój pies tam leży, odpoczywa sobie, też zmęczony zresztą. Dwa dni intensywnie przeszukiwaliśmy płyty winylowe. Byliśmy na największej giełdzie płyt winylowych, jeśli nie na świecie, to na pewno w Europie. Mój pies zamiast mi pomagać, no to się bawił. No słuchajcie, dobrze, tyle o psie, tyle o evencie, o giełdzie płyt winylowych. Zaczynamy od czego? Od polskiej muzyki, no bo jak w Holandii, no to Holendę, no to przede wszystkim polska muzyka tam się znajduje. Słuchajcie, polska muzyka, Zbigniew Namysłowski, The Quintet, Quartet, w sumie nie wiem, open album, nie sprawdzałem, Polish Jazz, Vol. 74. Płyta z 1989 roku, podejrzewam, z tym, że tak, płyta została wydana do jakiejś agencji, wysłana do jakiejś agencji w Holandii, Maiden Management BV, tak to chyba się nazywa, pokażę Wam, o tak, to jest to, Polska Agencja Artystyczna Pagard, thank you very much for your kind letter of 10 April 89 concerning Zbigniew Namysłowski. Przekazujemy Waszą propozycję artyście, który będzie kontaktował się bezpośrednio, telefonicznie w ciągu najbliższych kilku dni. Okej, okay. Z pozdrowieniami Leszek Michorowski, Jerzy Pączek. To panowie z agencji Pagard, chyba już jej nie ma. Zdjęcie Namysłowskiego. Podejrzewam, że Jan Bebel zrobił to zdjęcie, pan z Głogowa, bo jest pieczątka z tyłu. Tutaj mamy jeszcze następny dodatek, Jazz Forum Poland, Zbigniew Namysłowski, number one alto sax in Europe. Dwie karteczki plus jeszcze selekcyjna dyskografia, wybrano to co niby najlepsze. I najlepsze właśnie jest to list Zbigniewa Namysłowskiego do tej agencji, nie z Warszawy, tylko z Aten. 18 maja 1989 roku Namysłowski koncertował w Grecji. I co? Cześć. Bardzo mi przykro, że to zajęło tak dużo czasu, ale polska agencja Pagard i Poczta Polska jest bardzo wolna i leniwa. Odebrałem Twój list dopiero dwa dni temu. We are hearing tour in Greece. Jesteśmy chyba na tournée w Grecji. Cóż, I can send the letter not through Polish post, but by Greek. Czyli nie mogę wysłać list przez polską pocztę, ale grecko. Which I believe no more solid and faster. I believe is more solid. Wierzę, że będzie szybciej, solidniej i szybciej. Ale ponadto nie będę więcej pracował z wytwórnią, agencją Pagard. I tak dalej. Zbigniew Namysłowski. Bardzo fajne i jego płytka mintowa. Płytka mintowa, okładeczka taka VG+. No i te dodatki. Bardzo ciekawa sprawa. To już niebawem na stronie www.popmaster.pl. To sobie może odłożymy tutaj, żeby było. Teraz Chopin. Chopin w Holandii. Grany przez jakąś orkiestrę, a śpiewany przez Novi Singers. Novi Singers Chopin. Proszę bardzo. Czyli Novi Singers śpiewają Chopina. Teraz Urszula Sipińska, zdaje się, że to jest jej pierwsza płyta, z tym, że jest inną okładką, alternatywną okładką. Proszę bardzo. I tutaj jakiś znak jest, Made in Poland, znak. Logo i znak napis. Nie wiem o co chodzi. Wytwórnia Pronit wydała. Jeszcze coś polskiego. Gościu, mój imiennik i Eliza. Andrzej i Eliza, drzewo rodzinne. Wszystkim zakochanym, Skaldowie.
To nie jest jakiś widokówka i tak dalej, to jest album. Album, gdzie Skaldowie życzą wszystkim zakochanym. Nie wiem, czego życzą. Kolorowe, szare dni, łagodne światło twoich oczu, może daj mi snu godzinę cichą. A no, jak wszystkim możliwe, godzina by się przydała, jeśli zakochani. Słuchajcie, trubadurów nie było, chociaż przede mną leżą, co nie? I kokaina, i trubadurzy, i JJK. Proszę bardzo, JJK. I tu między innymi znajduje się Cocaine. Ten słynny kawałeczek, bardziej słynny chyba nie oryginał, a cover. Kogo? Erika Claptona, tak. Eric Clapton to zaśpiewał fantastycznie. The Best of Jennifer Warnes. Proszę bardzo, mimo tego, że płyta z Holandii, to wydanie kanadyjskie. Podobna sytuacja jest dosyć zbliżona do Ringo Starra. Bless from your past, czyli największe Bless from your past, czyli największe przeboje Ringo Starra. You're 16, Back to Boogaloo, czy Only You. Płyta kupiona w Holandii, ale amerykańska. Mark Almond, The Stars We Are, The Stars We Are. Album Marka Almonda. Zawsze myślałem, że to są jego największe przeboje, bo fajny albumik i tak dalej, ale nie. Ale tu między innymi jest taki kawałeczek. 89 rok albo 90, zobaczymy. 88, ale przebój chyba w 89. Something Got Hold of My Heart. Something Got Hold of My Heart. Czyli Jenek Pitney i Mark Almond zaśpiewali stary kawałek Jenka Pitmana, Eugeniusza Pitmana. Eugene to jest Eugeniusz. Teraz tak, to sprawdzałem. Klanat. Klanat jest to piąty album zespołu, wydany przez taką mało znaną wytwórnię Tara Records, 82 rok. Piąty album zespołu, ale drugi album, na którym z Klanat zespołem wystąpiła Enya. Zaśpiewała, zagrała na klawiszach chyba, tak? Tak, keyboards, wokal i keyboards Eni. Okej, okay. Stanley Clark, Journey to Love, Podróż do miłości Stanleya Clarka. Holenderskie wydanie, Holender. To mamy ciekawość taką, mianowicie Ultravox, Rage in Eden. Rage in Eden, piękna okładeczka, taka lakierowana. A mamy i drugi tytuł, Furia ML Eden, albo Eden, nie wiem. Po prostu płyta hiszpańska, w Hiszpanii tłoczona i dlatego napisy są po angielsku i napisy są po hiszpańsku. Tak jak mam Beatlesów, drugą Meet the Beatles, zdaje się, albumik. I tam Which the Beatles, Meet the Beatles w Ameryce. I tam L. Beatles chyba pisze. No nie chce mi się szukać. Dobrze. Słuchajcie, dwa albumy mam tego zespołu. Tutaj mam co gorszą okładką, bo płyty mintowe. Album nazywa się The Best Of, ale czyj? Uriah Heep. Uriah Heep, największe przeboje. Płyta mintowa, okładka VG+. A tu między innymi Lady in Black, Easy Living, Gypsy, The Wizard, Julie Morning. Takie są kawałeczki. To jakiś 75-6 rok podejrzewam. Bronze wytwórnia. A tu już mamy 91 rok, czyli kompletnie płyty winylowe zdołowały. Sprzedaż totalnie spadła, sprzedawały się płyty kompaktowe i dlatego ten album jest dosyć trudno, jest dosyć trudny do znalezienia, ale mój piesek poradził sobie. Słuchajcie, Sting, The Soul Cages, The Soul Cages, 91 rok Stinga. W dalszym ciągu jesteśmy przy roku 91, 1991 mamy Beagles, znaczy Bee Gees, High Civilization, Civilization. Proszę bardzo. No i teraz się cofamy chyba, ileś lat wstecz. Nie piszę ile lat, ale piszę tutaj Der Profi, profesjonalista. Nie ja, on. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, profesjonalista, a jeszcze większym profesjonalistą jest Heniek. Ennio Morricone, Ennio Morricone. I to taki najpiękniejszy, 81, 82 rok, ja mówię, że nie widzę, który rok. I to taki jego największy utwór z największych. Nie za kilka dolarów więcej z filmu, czy co tam jeszcze, zapomniałem, ale Chai Mai i Ennio Morricone. Fantastyczny, przepiękny kawałeczek. I zbliżamy się do końca, a na koniec, prawie że na koniec, grupa ze Szwecji. Ich
pierwsze 10 lat. The Singles. The Singles, pierwsze 10 lat zespołu ABBA na podwójnym albumie, wytwórnia Epic, zdanie Polydor. I wytwórnia Polydor to wydała. I jeszcze coś po francusku na koniec, tam był Belmondo, ale muzyka raczej spaghetti western. Henio Morricone, a tu mamy Patricia Cass, Cine de Vie. Możliwe, że tak to się czyta, ale nie dałbym go wyuciąć. Czyli Patricia Cass i jeszcze raz Patricia Cass i Mademoiselle Chanté. I to by było na tyle. Słuchajcie, spotykamy się niebawem, po prostu następna kopka płyt jest do zaprezentowania, ale to już za parę dni. Jutro może nie, pojutrze chociażby. No to na razie, trzymajcie się, hej.